Cześć, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj będę miał dla Was nagranie związane z Barbarzyńcą. Będzie to przedstawienie ostatniej postaci, ostatnich przedmiotów, ostatnich trzech przedmiotów eterycznych, które mogliśmy przetestować na serwerze testowym Popatrzu 2.7.1. I dzisiaj pobawimy się buildem, którym bardzo dawno nie grałem. Będzie to build pod tak zwanego skoczka i pod set potęga ziemi. Zaraz pokażę Wam, jakie przedmioty powinniśmy mieć do tego, jakie umiejętności, co w kostce, a potem pokażę Wam gameplay. No i oczywiście przedstawię trzy przedmioty eteryczne, trzy bronie eteryczne, które dostaje Barbarzyńca w sezonie 24. Dobra, może zacznijmy najpierw od kostki, bo o kostce zawsze zapominam, więc w kostce musimy mieć ostrze plemion, onuce lód oraz obrączkę potęgi, tak? Dobra. Teraz tak. Może zacznijmy od przedmiotów eterycznych. Broń jednoręczna i broń dwuręczna, z którą będziemy biegać. I teraz tak. Jeżeli chodzi o siewce zagłady, to tutaj mamy 100% do obrażeń, ponad 1000 do siły, 15% do punktów życia, 10% do szans na trafienie krytyczne i oprócz tego punkty życia przy trafieniu. Tak? No i tutaj oczywiście, tak jak we wszystkich przedmiotach eterycznych, możemy mieć jedną pasywkę lub jedną z umiejętności Barbarzyńcy. Następnym przedmiotem jest Grimmer Shred, może tak to się czyta. No i tutaj mamy tak, obrażenia od zimna, nawet od widełki od 184 do 225, od ognia, od błyskawic, oprócz tego 100% do obrażeń, szybkość ataku oraz 15% nawet do obrażeń przeciwko przeciwnikom elitarnym. No i oprócz tego skracanie 10%. No i tutaj umiejętność pasywna oraz umiejętność, jedna z umiejętności Barbarzyńcy. No i miecz, który nas najbardziej będzie interesował w związku z tym buildem, jest to pradziad, drodzy Państwo. I tutaj co? 100% do obrażeń, może być szybkość ataku nawet do 20%, 15% życia, 10% do obrażeń od trafień krytycznych, skraca czas odnawiania 10%, PH plus 983 All Stars, cholera wie co to jest i tutaj nie wiem, PH1 Maximum Damage Paragon, to też nie wiem co to jest. No, ale najważniejsze jest to, że musimy tutaj znaleźć sobie umiejętność. Zwiększa obrażenia zadawane przeciwnikom elitarnym, to jest oczywiście z piecyka, o nawet 50%. No i tu zawsze dostajemy jakąś pasywkę, tak? Oczywiście moglibyśmy mieć też umiejętność tą, która jest tutaj, na ostrzu plemion, ale tutaj są o wiele większe widełki, więc ostrze plemion zawsze lepiej mieć w kostce kanałek. Dobra, zobaczmy sam set. Oczywiście musimy mieć całe 6 przedmiotów. Najlepsze statystyki jak zwykle to jest siła, witalność i szansa na trafienie krytyczne, maksymalne role. Jeżeli chodzi o klatę, to siła, witalność i tutaj w klatce możemy mieć trzęsienie ziemi, tak? To jest nasz główny DPS. Tutaj siła, witalność, skracanie przede wszystkim i może być też obszarówka. Poczekajcie, niech ja sobie tutaj podejrzę. Przeróweczka, tak, i tu jest jeszcze tak, właśnie to, nie byłem tego do końca pewien. Siła, witalność, skracanie i obszarówka. Skracanie jest wtedy ważne, kiedy chcemy robić taką speed farmę, chociaż ten build za bardzo się nie nadaje do speed farmy, zaraz zobaczycie, no ale quadfecta by wyglądała tak, jak tutaj widzicie. Chociaż ja zamiast tego all res, odporność na wszystkie żywioły, wolałbym mieć skracanie. Taki wolałbym mieć przedmiot, ok? Dobra.
Jeżeli chodzi o rękawice, to najlepsze były 10% do szansy na trafienie krytyczne, 50% od obrażeń od trafień krytycznych, skracanie 8% i szansa na zadawanie 20% obrażeń obszarowych albo siła, tak? Ja tutaj mam w ten sposób, że mam akurat mi takie wypadły, w których jest obszarówka. No ale wolałbym mieć skracanie. O, ok. Jeżeli chodzi o spodnie, siła, witalność i wszystkie odporności, najlepsze by było to w maksymalnych rolach. Jeżeli chodzi o buty, siła, witalność, pancerz i wszystkie odporności, tak? To by był idealny przedmiot, tak by wyglądał. No i oczywiście bonusów nie muszę wam czytać. Czego spauzujcie sobie, przeczytajcie sami. Pas. Fala sejsmiczna zwiększa obrażenia zadawane przez trzęsienie ziemi nawet o 250%, więc pas mam taki i, ale to jest do celów testowych, więc tutaj maksymalna ilość siły, witalności, punkty życia za wydany punkt furii oraz tu może być albo procent do życia, albo all res, wszystkie odporności. Dobra. Co mamy dalej? Uścisk Mortika i tutaj 6% do szansy na trafienie krytyczne, maksymalna ilość siły witalności, to znaczy po 650 oraz obrażenia od ognia. I tutaj jeszcze gniew Berserkera zyskuje efekty wszystkich run, więc w momencie, kiedy mamy gniew Berserkera, to mamy wszystkie praktycznie runki, nie tylko jedną. Okay? Jeżeli chodzi o biżuterię, to naszyjnik Squirt, maksymalna ilość szansy na trafienie krytyczne, obrażeń od trafień krytycznych oraz 20% do ognia. No i tutaj tak samo szansa na trafienie krytyczne i obrażenia od trafień krytycznych, maksymalna ilość. I dobra by była obszarówka i widełki albo skracanie. I tutaj to samo obszarówka, widełki i skracanie i jej oczywiście maksymalna ilość szansy i obrażeń na trafienie krytyczne. Dobra, to już umówiliśmy. Jeżeli chodzi o przeżywkę, to niebieskie gemy z odpornością na wszystkie żywioły. Jeżeli się czujecie pewnie, to można wsadzić czerwone, to będziecie mieli więcej siły, więcej dipsa. No i tutaj gem niebieski na skracanie. Tak? Jeżeli chodzi o gemy legendarne, to ezoteryczna alteracja, zmora uwięzionych, zmora potężnych i zmora znękanych, drodzy Państwo, w momencie, kiedy byście chcieli bić bossa na wyższych gierach. Ok, przejdźmy teraz może do buildu. Fala sejsmiczna i łoskot, trzęsienie ziemi i gorejąca furia, gniew Berserkera i tak naprawdę moglibyśmy żadnej runki nie wybierać, ale wybieramy szaleństwo. Okrzyk wojenny i przestroga wiarusa, zaskakujący ryk i zawahanie, skok i śmierć z wysoka i tutaj bezwzględność, potęga ziemi, dar Bulkatosa i rozjuszenie. To jest dość ważne, jeżeli chcemy odbudowywać w miarę sensownie furię, tak? Więc teraz chwilę poczekam, w razie czego spauzujcie sobie, jakbyście chcieli sobie skopiować cały build. Kostkę już pokazywałem, chyba już wszystko omówiłem, tak mi się wydaje. I lecimy sobie zrobić jakiś gierek, jakiś niski. 85, zawsze na 85 testowałem wszystkie buildy, przynajmniej wcześniejsze. Zobaczycie, jak to wygląda. No i fajnie. Tak zwany skoczek. Możemy sobie trzy razy skoczyć. Trzeba się przyzwyczaić do tego buildu. Jest śmieszny. Trzeba pamiętać o rozładowywaniu. Śmiesznie się gra tym buildem.
Powiem tak, nie jest to build na speedfarma. Chyba że jak człowiek się przyzwyczai do niego, to można jakoś szybciej się poruszać. Ale znam inne buildy, które są o wiele mocniejsze. I szybsze, znaczy mocniejsze, szybsze. Ogólnie bije to spoko. Śmieszny. Wild skoczek. Śmieszny. Zmiesny, zmiesny. Nie wziąłem tego? Dawno nie grałem tym buildem. No, ojejku, wow. Słuchajcie, powiem wam tak, dawno mi się nie zdarzyło coś takiego, żeby dwa razy tam miejscówka była. Ale mnie odrzuciło. Jupi srupi. Cześć, Uszy, Uszy. Buildem trzeba naprawdę pograć dość sporo, żeby go ogarnąć. Przede wszystkim zgranie rozładowywania furii, falą sejsmiczną, ze skakaniem odpowiednim, skille i tak dalej, żeby móc skracać sobie skakanie, tak? Żeby jak najczęściej używać tego. W momencie, kiedy skaczymy tym, to uaktywnia się nam trzęsienie ziemi. Ogólnie build fan, ale pod speed farmę nie proponuję. Pod solo może, ale nie pod speed farmę. Fajnie wygląda Barbik. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Zapraszam na streamy codziennie o 17:00. Zalajkujcie, zasubujcie, zostawcie dzwoneczek, żeby wiedzieć o filmach. To by było na tyle. Piękne dzięki. Pa, pa. I na razie, hejka.